Sen o bogactwie ziścił się w mieście Łodzi z początkiem XIX stulecia. Jak zwykle tylko nielicznym. Jednym z tych nielicznych był Karol Wilhelm Scheibler, fabrykant zwany Królem Bawełny. Jego pałac ma ze snem nadal wiele wspólnego, a dokładniej z fabryką snów, bo zabytkowe wnętrza służą jako plan zdjęciowy dla polskich produkcji filmowych. Wejście w skarpetach na salony zapożyczyłem z Ziemi Obiecanej, arcydzieła Andrzeja Wajdy. Państwo mogą wejść w butach. Czeka nas zwiedzanie jednego z najciekawszych przybytków Łodzi – Muzeum Kinematografii. Kinematograf wynaleźli bracia Lumière. W 1895 roku w Paryżu odbył się pierwszy na świecie pokaz ich filmu – Wyjście robotników z fabryki. Obraz Zabójstwo księcia Gwizjusza był już poważną produkcją filmową z dekoracjami, aktorami i z muzyką. Łódzkie Muzeum Kinematografii zgromadziło wiele tysięcy eksponatów. Są wśród nich unikatowe zabytki z epoki poprzedzającej film, jest kolekcja kamer i projektorów, jest bogaty zbiór rekwizytów, fotosów, plakatów filmowych, no i własna filmoteka. Zachwyt zwiedzających budzi ciągle sprawny fotoplastykon z pracowni konstruktora Augusta Furmana. Umożliwia on oglądanie obrazów stereoskopowych. Na fotografiach są zabytki wielkomiejskiej Łodzi sprzed 100 lat. Co jest w środku, to ciekawi każdego chłopca. Teraz będzie wreszcie okazja zobaczyć Marka Januszewicza, znakomitego operatora po łódzkiej filmówce, bez którego żaden krajoznawczy film z moim udziałem by nie powstał. Blimp, czyli dźwiękoszczelne pudło z kamerą zamontowane już na dolce, czyli na filmowym wózku z siodełkiem dla operatora. W tle fotogram Krzysztofa Kieślowskiego. To przypadek? Januszewicz pracował z mistrzem przy filmie Przypadek. Mówią, że nie szata zdobi człowieka, ale bez kostiumów diabli biorą całą magię kina. A zatem kręć się, historio. No to nakręćmy scenkę o początkach miasta. Łodzia, bo tak się zwała, należała wówczas do biskupów włocławskich i to oni zabiegali o przychylność króla w sprawie lokacji. Przyjmijmy, że stało się to w roku 1423. Załatwienie zgody u Władysława Jagiełły mogło wyglądać tak. Według podań Jana Długosza, król lubił dużo jeść, a potem długo siedzieć i bynajmniej nie na tronie. Ale wtedy także przyjmował interesantów i był ponoć o wiele przystępniejszy, co mógł wykorzystać znający się na rzeczy biskup Jan Pełka i w królewskiej latrynie podsunąć władcy do podpisu dokument lokacyjny. Dzieje Łodzi na poważnie poznasz w Muzeum Historii Miasta. Lepszego gospodarza dla swojego pałacu Izrael Kalmanowicz Poznański nie mógł sobie chyba życzyć. Wszak to Łódź dała mu szansę na zbicie ogromnej fortuny i dlatego Łodzi się coś od niego należy. Geszeft za geszeft. Z dużej jadalni w apartamencie mieszkalnym długim korytarzem dochodzi się do Galerii Muzyki imienia Artura Rubinsteina. To jedyna na świecie wystawa stała, poświęcona wybitnemu wirtuozowi. Kolekcję pamiątek po królu pianistów i królu życia podarowała muzeum żona artysty, Aniela Młynarska-Rubinstein. Fenomenalna pamięć, słuch absolutny i łatwość czytania nut a vista sprawiły, że jego kariera przebiegała jak wielkie crescendo. Jego interpretacje porywały publiczność, damy mdlały, a bisom nie było końca. Był nieuleczalnym optymistą, któremu fortepian dawał szczęście, a on chciał dawać je słuchaczom. Stąd obfitość nagród od firm muzycznych, a nawet Oscar za udział w filmie Kocham życie, w którym pianista zagrał samego siebie. Choć stał się obywatelem świata, pamiętał skąd wyszedł. San Francisco, rok 1945, pierwsze posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przed recitalem Rubinstein ogłasza:
W tej sali, gdzie wielkie narody pragną uczynić świat lepszym, nie widzę flagi kraju, od którego ta okrutna wojna się rozpoczęła. I na początek zagrał hymn Polski. I ma wielki Artur swoje miejsce w sercach Polaków i w rodzinnej łodzi, na Piotrkowskiej, po której biegał za młodu. Siedzi przy fortepianie i znosi cierpliwie wszelkie towarzystwo. A z kamienicy naprzeciwko wyglądają z okien Władysław Jagiełło i cała plejada sławnych lodzermenszów, ludzi, na których to miasto wycisnęło swoje znamie. I vice versa. Na pożegnanie niech błyśnie jeszcze blask gwiazd prawdziwych. Gajos, Omnicki, Pazura. A moją wymienili.